A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2. Dopiero wstałem, więc mogę być taki troszeczkę niewyraźny. Kupiłem, tak jak mówiłem, pochodziłem sobie troszeczkę do Ormusa tutaj i dorwałem taką różdżkę z poziomem pierwszym, no bo innego nie można wyhaczyć, zmniejszenia odporności, tak jak klątwa nekromancka. Dużo ładunków. I za bardzo nic więcej ta różdżka nie ma, znaczy jeżeli chodzi o umiejętności dla nekromanty, dzięki temu była tania. Ona kosztowała tam 60 coś tysięcy, także trafiła się bardzo fajna. I może będzie taka potrzeba, żeby sobie czasem tę klątwę rzucić, dlatego sobie... A co my tu mieliśmy w ogóle do zaklęć ognia, tak? Nie, to sprzedamy w takim razie. I taką różdżkę będziemy mieli po dwu. O, ja tu sobie może troszeczkę przyciszę te słuchawki. Taką różdżkę będziemy mieli po dwu. Te kule sprzedamy. I tak, skoro to mamy po dwu, to sobie przepiszemy tutaj klątwę, bo o to nam głównie chodzi, tak? Przypiszemy sobie klątwę. Tu mamy F1, F4, dajmy na przykład pod F5. O, i niech to sobie tak będzie, nie? Jakby co, to możemy to zawsze rzucić. Pytanie, ile będzie nas kosztować regeneracja tych ładunków, jako naprawa to się odbywa, no nie? Bo to jest jednak zaklęcie 30-poziomowe, 30-levelowe nekromanty, także swoją cenę będzie miało, ale liczy się też chyba całkowity koszt przedmiotu, jakby, który tak naprawdę reperujemy, czyli odnawiamy w tym przypadku ładunek również. A sam przedmiot nie był jakiś bardzo drogi, więc no ciężko mi ocenić. Zobaczymy przy okazji. Dobra, to co? Skończyliśmy. Będziemy musieli jeszcze raz zabić radę sobie, ale to nie jest wielki problem. Chociaż tak naprawdę nie musielibyśmy. Moglibyśmy wbić się tam od razu do tych kazamatów, ale sobie zabijemy, nie? Ostatnio nie było jakichś wielkich problemów z zabiciem ich. To dzisiaj też nie będzie. Raczej. Wystrzelamy to wszystko na luzie, wbijamy się dzisiaj do kazamatów. Trochę chodzenia będzie, bo to już jednak jest koszmar. A na koszmarze, jak dobrze pamiętamy... O, coś te węże nie wychodzą. A na koszmarze, jak dobrze pamiętamy, to już te kazamaty są dosyć rozległe. Patrzcie, tam postawiłem hydrę. A to tylko jakiś sługus. O, dobra, bijemy członka rady. Dobra, ja tutaj sobie... Ach, idzie jakiś. Dobra, troszeczkę się wycofamy. Wraca. Taki niezdecydowany. Sękata laska. No, mewa znalazła, także okej. Możemy sobie tutaj zidentyfikować. Iglica Lazarusa. Fajne, nie? Fajne, znaczy ma dużo odporności, regeneracja many 43, zobaczcie i tak dalej, no ale no my musimy starczą chodzić dla bezpieczeństwa, plus 3 do pola statycznego. No ale no taka laska. Patrzcie, zginął tam członek rady i jego członek też. Z automatu. Miał błyskawice i zaklęty ogień. Ten ma zaklęty zimno i aurę bardzo niebezpieczną dla nas. Dobra, zginął już. O, tam, nie, a tam też coś zginęło. O, wielki talizman, mniejszy talizman. No, niezły lód nawet tutaj mewa zapewniła. Jeden unikat, dwa talizmany. Jeszcze jakby któryś z tych talizmanów się okazał średnio przydatny, to już w ogóle by było super. Dobra. Niedługo level, czyli wbijemy już sobie teleportację, nie? Jeden poziomik teleportacji, który nam wystarczy. No i teraz tak, ja tutaj będę takie hydry zaporowe puszczał na wypadek sami wiecie czego. I nie chodzi mi tutaj o Voldemorta, tylko o kosteczkowe potworki. Na razie nie wiemy, co tu jest. No już. To są takie byle jakie mumie. Nic groźnego. Majemnik odbagowany jest, także jest super. O to mi chodziło też, dlatego sobie tę przerwę robiłem wtedy. Znaczy, no między innymi dlatego.
to jest wielka zaleta. Wow! Dobra. Oto i oni. A że jestem jeszcze troszkę zaspany, tak dopiero wstałem, to muszę zwiększyć czujność, bo mogę tak taki przymulony tutaj iść i na mnie wpadną takie potworki. Okej. Postawimy hydrę zaporową. Nie strzela. O, tutaj za to nas chciały zaskoczyć. No, najemnik działa tak jak powinien. Od razu jest bezpieczniej. Sobie manę tutaj przypiszemy. O, dzień dobry. Tego najemnika trochę klepią. Stanowczo, jak wyjdziemy do aktu czwartego, znaczy nie, on zatruty był po prostu, nie? I dlatego mu to życie tak zeszło, ale chodzi o to, że jak wyjdziemy do czwartego aktu, to jednak trzeba będzie, klucze są u Hratliego, nie? No, trzeba będzie, pójdę jeszcze do Kaina. Trzeba będzie polosować troszeczkę tam u Halbu, tak jak to czasem czynię, i poszukać dla niego jakiejś drugopoziomowej zbroi. Dosyć fajnej, nie? Bo wiecie, tam będą chodzić... O, 30 tysięcy. Bo tam będą chodzić ci... O, przywołania. Bo tam będą chodzić ci... O, taki słaby pierścionek. Bo tam będą chodzić ci... Dwa do siły. Bo tam będą chodzić ci rycerze, zagłady, czy jak oni się tam zwą, z niewrażliwością na ogień. Fajnie, żeby najemnik czasami wziął ich na klatę, zanim rzucimy klątwę, postawimy hydry. Chociaż i tak mi szkoda będzie tych ładunków, żeby na przykład na tej pierwszej lokacji ich tam wybijać, więc może ich przeklikamy teleportem jednak. Zobaczymy, jak to będzie. No ale jak już będziemy tam w Sanktuarium Chaosu, oni też tam chodzą z tą niewrażliwością, nie? To już tam ich pozabijamy pewnie. Hydra. Ej, no nie wziąłem tych kluczy, tak? Czy wziąłem? Zamknięte. Ojejku, procek, no to się zagadałem, no. Zagadałem się o wszystkim. I nie zająłem się tym, po co tu przyszedłem. No, cześć, Hratli. Hratli tak się na mnie patrzy, nie? Kluczy nie kupiłaś. Zaraz poziom 53. No to już tak dosyć solidnie jak na koszmar na tym etapie, prawda? Skrzyneczka zamknięta. O, widzicie, zużyliśmy klucz, nic nie było, świetnie. Dobra, nie ma kosteczkowców. Najemnika zaraz zatrują znowu pewnie. A, ominął to, patrzcie, jaki cwaniak. Nie wiem, jak on to zrobił, ale to ominął. Mana bierzemy. Bojowa kosa. To już taka niezwykła, tylko ta bojowa. Troszeczkę lepsza. No, kosteczkowcy się gdzieś czają pewnie tutaj za winklem. Jawnie nie biegną na mnie. Mamy jakby co kapliczkę ze zdrowiem. No, tutaj będzie. Tak jest. Szybko się znalazło. No, ale dobra. Chcielibyśmy tutaj dłużej chodzić tylko wtedy, jeżeli zależałoby nam na dobiciu levelu, ale z tego, co tu widać, to zaraz wskoczy. Także im szybciej znajdziemy, w tym przypadku jeszcze dodatkowo waypoint, oraz samego Mefista, tym lepiej. No są kosteczkowcy znowu. Wow, to jest boss. Popsuł się. A musimy pilnować, żeby najemnik się nie zbagował. Jak zwykle i jak zwykle pewnie się zbaguje. No dobra, jest level. Coś ten najemnik zauważył? Żywotność. Mamy 624 punkty życia. No i weźmiemy sobie ten teleport, nie? Pod F2 nic nie mam, więc sobie go tutaj ustawię. Właściwie pod F3 go sobie ustawię. Żebym miał go blisko hydry tutaj, o. Widzicie? O.
Koszt teleportu spada, tak? Jak się w niego inwestuje punkciki. Czyli w efekcie nikt w teleport raczej nie inwestuje. Wszystko z synergii do niego tam dochodzi. Znaczy nie z synergii, tylko z tego. No, z punktów do drzewka, z przedmiotów, nie? Czy tutaj na dole? Nope. Dobra, trzymamy się prawej krawędzi po prostu. Jak tam obrażenia Hydry z kapliczką? 840. Maksymalne. No ale mamy kosteczkowców, tak czy inaczej. Trochę szkoda. Gdzie te Hydry tu strzelają? A, uciekał jeden. Podwójny topór, to jest Berserkera. To jest Berserkera, taki jednoręczny toporek. Ja go nawet nie będę podnosił, żeby Mewa nie myślała, że to fajne, bo inaczej nam więcej takich będzie chciała znaleźć. A tak patrzy, że to olewamy, zrobi jej się głupio i będzie szukać czegoś lepszego. Taka sytuacja. Portal. Deszczyk pada u mnie tak fajnie. Dobrze, że jest pochmurno, bo z tego okna by tutaj słońce na mnie świeciło i bym wyglądał jeszcze dziwniej wtedy. Poza tym bym nic nie widział tutaj i bym nie zauważył nadbiegających kosteczkowych potworków pewnie. Ups, widzieliście to? Jeden tylko przy mnie eksplodował. No, takie potworki, no. Ej, no czemu ta Hydra tam nie zauważyła go? Chyba, że wyszedł zza filara ten kosteczkowy potworek. No tak, tutaj coś tym Hydrom przez te filary tak średnio szło po prostu. Jak ja lubię, jak deszczyk tak pada za oknem. Takie te upały były. I tak czekałem, kiedy to się ochłodzi. Kiedy jakiś deszczyk spadnie. Raz była taka fajna sytuacja, tak było dosyć gorąco. I się troszkę później obudziłem, bo nie ustawiłem sobie budzika. A miałem biegać akurat w tym dniu, no i tak patrzę. Dobra, mówię, no trzeba iść biegać, gorąco, bo gorąco. Wybiorę sobie trasę biegową, taką bardziej zacienioną. No ale jednak też były takie etapy, gdzie trzeba było na tym słońcu przebiec. Gorąco było ogólnie. I wiecie co? I tak biegnę, biegnę. Tak patrzę, że się troszeczkę zaczyna chmurzyć, no nie? I spadło trochę deszczu. Tak praktycznie przez chwilę, przez może, nie wiem, minutę, dwie. Takie fajne uczucie było. Jak sobie tak biegniecie, jest tak gorąco, pocicie się. I nagle taki deszczyk. Takie ochłodzenie trochę czuć i jeszcze na was pada deszcz. No, teraz już się chłodno robi, fajnie. To zdecydowanie wolę kosmiczne mrozy niż upały. Dobra. Jakieś meteory tutaj spadają. Nie wiem skąd, bo jesteśmy w kazamatach. No, ale spadają z góry. Nie, to pewnie na zasadach, że leci gdzieś z kosmosu, przebija się przez te kazamaty, tylko tu się powinno zawalać wszystko jeszcze. Pewnie otwierają się takie teleporty w suficie, no nie, i stamtąd zostają summonowane te meteory. Wypolerowana różdżka, dobrze. A może słyszycie teraz, jak pada ten deszcz, bo coraz głośniej jest. Ups, co tu się stało? A, zatoczyliśmy kółeczko i trafiliśmy z powrotem na ten toporek. Tak jakby Mewa chciała zasugerować, chodźcie tu przyjdziemy, może jednak podniesiesz. Tak się starałam to znaleźć. Oho. Ale nie. Skrytka.
I przecież ja stopera nie ustawiłem, ale całe szczęście mam tutaj. A, ja mam tutaj na OBS-ie przecież odliczanie. Właśnie po co mi stoper? Nie no, ja muszę mieć stoperek, to już taka tradycja jest przecież. Ale dobra, patrzymy na OBS-a. 15 minuta, tam 20 coś tam sekund, dobra. I mana się zwróciła jedna. Najemnik, trzymaj się blisko mnie, żebyś się nie zbagował. Co tam mamy? Okej. Więcej skrzynek. Może być. Ale będziemy chodzić po Arasach sobie na helu, co? Z tą mewą. Mam nadzieję, że to się opłaci. Gladius. Rozświetlimy sobie troszkę hydrami. Oho, coś jest. O, o, coś szybko się przemieszczającego. Więc pewnie kosteczkowe potworki. Sorry, że tak mi się pisnęło do mikrofonu. Ale mam lekką szparę między zębami i... I czasami to powietrze tak... niefortunnie, gwałtownie przez tę szparę przechodzi i coś się piśnie, nie? Dobra. Runa Tyr. Okej. A, pada deszczyk, fajnie. Dzisiaj akurat treningu biegowego nie mam. Znaczy nie, żebym jakoś tam lubił biegać na deszczu, nie? Ale czasami biegam. Jak nie ma ulewy. Bo nie zawsze jest czas, żeby sobie tak pobiec, kiedy by się chciało pobiec. Jest troszkę czasu, deszcz pada czy nie pada, trzeba iść. Mrozy, deszcze, mgły, wichury. O, jak są bardzo silne wiatry, to lubię biegać też. Takie dosyć interesujące, nie wiem, czy to można nazwać utrudnieniem. No, no, na pewno utrudnienie jest, ale fajnie mi się biega, jak jest silny wiatr, jakiś boczny, coś takiego, tak. Najlepiej mi się biegnie, jak zbiegam z górki, ale wiatr jest, wiecie, w twarz, no nie? Że niby powinien mi utrudniać, ale jak się z górki zbiega, to ten wiatr tak fajnie podtrzymuje sylwetkę. Można się na nim tak oprzeć, że taki skrót myślowy sobie zrobię. I tak się fajnie biegnie. Dobra. No, trafiliśmy. Trafiliśmy tak, że nie trafiamy. I chodzimy po tych wielkich kazamatach tutaj. Zobaczcie, jak exp szybko idzie. Tak naprawdę mało ich tutaj zabiłem, bo wiecie, ostrożnie chodzę, dużo przestrzeni jest takich, że tych wrogów nie ma, co jakiś czas jakąś tam małą grupkę się zabije, kilka potworków. A niedawno level zdobyliśmy, a już tyle expa się na tych kilku potworkach wbiło. Tam chyba tylko jedna grupka czempionów była, nie? Także dobrze idzie, jeżeli chodzi o doświadczenie. No, deszczyk przestał padać. Pozłacana. Herald Zakarum. Mewa próbowała wylosować Heralda Zakarum, ale tak średnio jej to wyszło. Tak z ciekawości patrzę, 15 do odporności i 2 sloty. Poluje się na takie tarcze też, no nie? Żeby właśnie miały odpowiednią liczbę slotów. Na przykład 3 pod przysięgę, no ale pod szale Etcha 2, no okej. Okay. Ale chodzi o to, żeby miały jak najwięcej odporności. I wtedy z tego słowa się jeszcze sumują te odporności, z tymi odpornościami bazowymi. I wychodzą absurdalne wartości. Pod ducha też, no nie? Jakąś taką tarczę właśnie. 4-slotową najczęściej.
Nic się szybko nie przemieszcza, więc chyba nie kosteczkowcy. Szybko padają. Dużo zamknięte. O, znowu zaczęło padać. Oj, to tak ostrzej teraz. Dużo mikstur leczenia nam wypada. Dobra, będę brał. No, zobaczcie, tak łatwo idzie z tymi hydrami, a tu nagle wyskoczą nam na początku pewnie czwartego aktu z niewrażliwością, chociaż wiecie, no, jest szansa, że na tej pierwszej lokacji nie będzie tych rycerzy. Jest taka szansa, no to wtedy byśmy nie musieli kombinować. Tam mogą być ci, co zwłoki zjadają, mogą być te takie skoczki śmieszne, mogą być te skrzydlate demony. No, jest szansa, że nie będzie tych rycerzy, no ale... Tam dwa typy istot się losują, nie? Więc spora szansa, że nam wylosuje tych rycerzy jednak. Później są już tylko ci czarujący przez długi czas. Znaczy ci, którzy uderzają z miecza, ale też czarują, jak oni tam mieli. Rycerze zapomnienia, czy chaosu, czy to... Mi się zawsze mylą ci wszyscy rycerze zagłady, zapomnienia, chaosu. Ale w każdym razie oni nie mają niewrażliwości. Mają tylko ci, którzy walczą w zwarciu. Ci magowie bojowi oraz magowie typowi już nie mają tej niewrażliwości, no. A właśnie ci bojowi, tacy rycerze, są chyba rycerze, nie, rycerze zagłady to są chyba. Oni tylko mogą chyba występować na pierwszej lokacji i później już w Sanktuarium Chaosu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc pierwsza lokacja i ostatnia chyba. Mogę się mylić, ale chyba tak. I o ile pierwszą możemy przekombinować sobie, to tę ostatnią już będziemy musieli jakoś rozpracować fajnie. I w ostatniej zawsze są ci rycerze, no to... Ale w pierwszej możemy mieć fuksa, ich nie będzie. O, najemnik awansował. Taki postęp na etapie, no tak prawie 1/3 paska, nie? Pomiędzy 1/4 a 1/3. Tak, dwie... Nie. Dobra, klucze zbieramy. Jak mocno pada przecież, jej. Jak tam stoimy z czasem? 23 minuta widzę. Bo wiecie, mógłbym... zrobić, znaczy zakończyć odcinek, bo nie wiem, czy ten deszcz nie przeszkadza jakoś bardzo. Jeszcze wiecie, do klimatów Kurast to by pasował, ale... Ale do kazamatów Mefista to tak średnio. Tak to jest, jak się siedzi pod metalowym dachem. Na poddaszu. Masakra. Albo wiecie co? Zrobimy taki długi odcinek. Taki długi odcinek, po prostu musimy zabić Mefista, no. Już tak długo tu chodzę, że tak naprawdę chyba niewiele zostało, chociaż... Cały czas się trzymam jednej krawędzi. Jajku, zobaczcie. Nie wiem, ile tam na dole tego będzie. Ale tak zrobimy, niezależnie od tego, ile on by trwał. Bo inaczej to tak dziwnie nam wyjdzie, że... Zakończę odcinek i w sumie następny odcinek to... Od razu praktycznie moglibyśmy trafić na Mefista, zabić go i taki byłby... chaotyczny, że kawałek aktu trzeciego, kawałek czwartego, chociaż już bywały takie odcinki. Ale wolałbym jednak zakończyć odcinek wejściem do czwartego aktu i następny byśmy sobie zaczęli już w akcie kolejnym. Dobra, mamy to. Mamy tu to. Jeszcze... O, możliwe... Chociaż nie, chyba nie. Zobaczymy. No musimy jeszcze znaleźć waypoint, nie? Tak dla zasady. Może... Tutaj chyba nie, co? Jakoś mi nie wygląda to na obszar waypointowy. O kurde.
I źle zrobiłem, że się wracałem tutaj. No i źle zrobiłem. Czy nie, żebym tam zginął, bym tam sobie spamował tymi fioletowymi, ale tu trzeba uważać na takie rzeczy. Okej, okay, topór Lochaber. Może eteryczny? Co? Nope. Dobra, no deszcz się troszkę uspokoił. Nawet mocno się uspokoił, ale jeszcze go słyszę. O, kosteczkowcy. A, hedry coś widzą. Hydra zaporowa na górę. Niech sprawdzi, nic nie ma. Pułapka. Oła. Okej, okay, no to to wracamy pomału tutaj po tych kazamatach, tylko teraz dołem idziemy. No, o teraz, no teraz już się tam nie wróciłem, okej. Okay. No, obeszliśmy praktycznie cały, przynajmniej przy ścianie, cały poziom drugi kazamatów. Mana kończy, a ja tam portal zostawiłem. Tak jednak dobrze by było to znaleźć, zanim ta mana się skończy. Dobra, na wzmocnieniu najwyżej będziemy jechać troszkę. Będę mniej hydr zaporowych puszczał. O, nie, nie, to nie tu wrogowie są. Karacynowa żółta, nope. Już na tym etapie to już są wysokolevelowe przedmioty, jeżeli chodzi o magię, nie? Można by tak polować na fajne statystyki i zapować na poziom drugi w razie czego. No ja wiem. Wtedy pancerz by porządnie wzrastał. A sprawdźmy ją, kurde, jakoś tak. Wezmę ją. Mam miejsce. A i tak będziemy się niedługo wracać do doków. Jakaś kapliczka tu jest. Wow! I nie tylko. Dobra, coś tu chodzi. Kosteczkowe potworki. Okej, okay, dobra, jest wzmocnienie, no. No to nie tu jeszcze. Nope. No, najemnik przytrzymuje ekstra. Jest mana. Ile skrzyń było na tej... Na tym etapie, patrzcie, tych kontajnerów wszystkich, tutaj masa, tutaj było dużo. Ale Mewa nic nie znalazła. Ej, no gdzie będzie ten? Gdzieś w środku? Ja tutaj coś ominąłem? No dobra, idziemy dalej, no musi gdzieś tu być. Taki trochę dziwny układ, nie? No to... No trudno, się jeszcze doekspimy trochę, dzięki temu. Kosteczkowcy. A to boss był w ogóle. Ale jest mana i jest wzmocnienie. Jestem przeciążona. Łyknąłem sobie miksturkę. Jakiś strasznie dziwny układ jest. Tutaj musi chyba gdzieś być, chociaż nie, no nie wiem. A czekajcie, czekajcie, bo coś tam widzę właśnie, ale... Niech
Jasne, ja tę mapkę wezmę do góry. Nie. Co tutaj jakieś przejście by było niemożliwe? Nie no, zajdę, ale to... Nie no, bo chodzi o to, że zawsze jak się trzymamy krawędzi, to znajdujemy ten waypoint, nie? A tutaj praktycznie obszedłem to całe. Tu jest jeszcze tylko kawałek krawędzi. O nie, no to nie ma. Pozłacana tarcza kolejna. Mewa znowu próbowała znaleźć Harolda za Karum. Nie no, muszę się wbijać w środek. Taka dziwna sytuacja. O nie, no przecież tu są kosteczkowcy. Mi się tu miejsce kończy, mikstur zaczyna brakować. Bojowego perła nie wezmę. No nie no, muszę manę oszczędzać. Okej, tutaj mamy ich. O, są kosteczkowcy. Gdzie tu się kierować? O! Łódź. Mikstury leczenia mamy dużo. Nie no, tu może gdzieś? Nie, raz. Kurde, nie wiem, no w centrum, no... W centrum, waypoint, w kazamatach. Co to za czary? Co tu się dzieje? A tylko z jedną hydrą, no z dwiema w sumie biłem. Musimy oszczędzać manę. Okej. Jest mana, dobrze. Runiczny miecz. Tam się znowu dzieje. Wow. Okej. Brylant ze skazą akurat. No ze skazą to nie chcemy. Za dużo roboty by było. Może tutaj musi być, nie? Ale co to w ogóle za układ jest? Nie przypominam sobie, kiedy ja coś takiego ostatnio miałem. Może w ogóle nie będzie waypointa na ręczne topory. Co to ma być w ogóle? No dobra, no tak nam wylosowało dziwacznie. W każdym razie, jak na razie wszystkie punkty nawigacyjne zaznaczone, możemy się ogarnąć. Zaraz idziemy bić Mefista. Oj, patrzcie, 92% poprawiona obrona. Dużo, no ale coś takiego to już nawet niedługo w sklepach pewnie będzie. Może nawet już może być. Wiecie, w przypadku drugopoziomowych takich zbroi, no nie, może nie 92%, no ale... Gdyby były jeszcze inne fajne tutaj jakieś właściwości, no to może bym się skusił. Ale właśnie mniej więcej o coś takiego chodzi. Duża obrona, no nie? I żeby można było to podnieść na poziom drugi, wtedy to 92% obrony wchodzi na bazową obronę już przedmiotu drugopoziomowego. I wtedy... Wtedy jest fajnie. Dobra. Co to ja tutaj teraz? Dobra, jeszcze się na szybko ogarnę. Witaj.
No cześć. A, 28 tysięcy jest. Tutaj 30 tysięcy. Kluczyki już nam tak bardzo nie będą potrzebne. Pazów nie miałem chyba też zbierać, nie? Nie zwróciłem uwagi teraz. Ale chyba nie. Tak, to pazy są już dwa, wystarczą. O, mamy slocik wolny normalnie. No dobra, tutaj uważamy, bo wiecie, może wyjść monster z tym, z aurą przekonania, z hydrami i z zaklętymi błyskawicami. Także będziemy puszczać hydry zaporowe na pewno. A tutaj grupka czempionów. Jest mana. Identyfikację weźmy sobie. O, hydra coś tam widzi. Za ścianą właściwie wyczuwa. No, hydry zaporowe. Tutaj nie ma żartów. Idą. Dobra, jest święty chłód, luzik. Dużo zaklętych błyskawic. Popsuł się już. No, tyle hydr to nie miał tu szans. Znaczy nie no, tyle hydr, bo część hydr była jego, nie? To swoją drogą. Aha. Dobra. Runiczną laskę fajnie by było wziąć, nie? Tylko że to zajmuje 8 slotów. Jestem przeciążony. Ale może. Możemy ją od razu zidentyfikować, sprawdzić. O, lodowcowy grot. Tak średnio, nie? Nie. Powtarzalna kusza. O, kolejny będzie tu. O. Hydry pozamiatały. Szmaragd oczywiście zamiast brylantu. Szturmowy hełm. Co, idziemy jeszcze od drugiej strony, załatwimy drugiego członka rady. Ile ja zdobyłem tego expa w poszukiwaniu właściwej drogi. No ale dobrze, expa nigdy za wiele. Zwłaszcza, że na tym helu to nie będzie tak łatwo. Już? Już. To jest chwila. Czy wszystko mamy tak, jak powinniśmy, nie? Tu jakaś szansa. Tu, aha, tutaj też mamy szansę. Szansa dla szympansa. Klątwy nie będziemy rzucać na Mefista. Jakby ktoś pytał, to jego brat nam uciekł, niestety. Chyba po raz pierwszy tak się zdarzyło. A najemnik nie jest zbagowany. O, ale czemu on się odsunął? Uwaga! Pyk! No jest żółty pierścień. Mewa znalazła unikat. Tasak. A, no tasak. Tasak to tak trochę nie bardzo, co? Tasak to nie bardzo, ale żółty pierścień. Ale żółty pierścień to akurat nie będziemy płakać, że zły lud. Może coś fajnego. Szkoda, że tasak, no jakiś drugopoziomowy unikat jakby wpadł, fajnie by było, nie? No ale dobrze jest, no. O! Jakby miało wysoki procent do obrony,
Można to by apnąć na poziom drugi, jako że eteryczny to najemnik by dostał. Dobra, zajrzymy jeszcze na górę. Tutaj jakieś skrzyneczki. Trochę wrogów. Pierścionek, szafir, oczywiście nie brylant, zawsze to będę powtarzał. Okej. No i tutaj wsio. Nadszedł. Witam. Weźmiemy sobie kłeściki, dwa. Tutaj wszystko załatwione. Znaczy tak, no szafir to akurat trzymamy jeszcze. Szmaragd też. I kamień duszy Mefista. Okej, niech będzie. Chociaż nie musielibyśmy go nosić. Dobra, już wam pokazuję te przedmioty, już momencik. Ten pierścionek mnie głównie interesuje. Lśniąca kosa to jest tasak. Zwiększa szybkość ataku, obrażenia 76%, coś tam od zimna bije, obronę daje, manę daje, promień światła. Tyle. Mało poprawiona obrona, tylko 30%. Słabiutkie. Słabiutkie. Zamroczenie. Zamroczenie, fajna klątwa. Odporność na truciznę, słabiutkie. No szkoda, no. Szansa na przedmioty, nie, no nie będziemy wymieniać pierścionka. Nawet na dobitkę. No dobra. Ile on ma siły, ten najemnik? Kurde, no za mało trochę. ta to już fajna zbroja jest. 592 tysiące. On za szybko tej siły nie zdobędzie takiej. Nie, wiecie co ja zrobię? Ja teraz troszeczkę polosuję właśnie te zbroje tutaj sobie. U Halbu. Żeby coś mu kupić, coś takiego, z czego on jednak mógłby korzystać. I będziemy pomykać po tym akcie po prostu, no bo on ma za słaby pancerz na ten etap. To jest lipa. Jak on będzie musiał walczyć z tymi rycerzami, to tak jakoś mi się to nie widzi. Dobra, w każdym razie tutaj kończymy odcinek, także trzymajcie się, na razie.